Szanowni Państwo, od dłuższego czasu toczy się w Grudziądzu dyskusja na temat finansowania sportu zawodowego, a właściwie poziomu finansowania sportu zawodowego. Mówię tutaj o wysokości kwot, które są przekazywane bezpośrednio z budżetu miasta czy ze spółek komunalnych w opozycji do finansowania sportu dzieci i młodzieży. Otóż w ostatnich latach, od 2013 roku, kiedy w Grudziądzu powstały dwie spółki sportowe, z budżetu miasta oraz ze spółek komunalnych przepłynęło do tych spółek sportowych, tak zwanych spółek sportowych, około 50 milionów złotych. Z tego Olimpia bezpośrednio z budżetu miasta otrzymała kwotę około 23 milionów złotych. Ze spółki Miejskie Wodociągi Oczyszczalna w latach ubiegłych kwotę 4,5 miliona złotych. Jeżeli chodzi o GKM, ten poziom był nieco niższy, ale też wysoki. GKM był sponsorowany przez OPEC. Ta kwota była rzędu około 5 milionów złotych w ostatnich latach, a z budżetu miasta przepłynęło ponad też 20 milionów złotych. To jest bardzo wysoki poziom finansowania sportu zawodowego. W Grudziądzu w minionych latach mieliśmy jeden z najwyższych poziomów finansowania właśnie sportu zawodowego, przeliczając to na, oczywiście odnosząc to do wielkości miasta. Z kolei cały czas permanentnie borykamy się z niedofinansowaniem sportu dzieci i młodzieży. Dla porównania, w tym roku na sport dzieci i młodzieży przeznaczyliśmy kwotę 1 000 000 złotych. To i tak jest kwota wyższa niż w roku ubiegłym, a na sport zawodowy około 3 milionów. Chcielibyśmy, aby te proporcje odwrócić. Szczególnie jest to ważne dzisiaj, kiedy dzieci, młodzież jest zamknięta w domach, mamy COVID, musimy myśleć, co będzie po COVID-zie. Będziemy musieli odbudować tą tężyznę fizyczną dzieci i młodzieży, dlatego musimy założyć, że w kolejnych latach będziemy musieli na ten sport dzieci i młodzieży więcej przeznaczać finansów. Jednocześnie zależy mi bardzo na tym, aby Grudziądzanie mogli korzystać też z tego, co daje sport zawodowy. To piękne widowiska i wiemy, jak wielu mamy fanów w Grudziądzu, żużla czy też piłki nożnej. Mam nadzieję, że życie wróci do normalności i nasze stadiony będą pełne kibiców. Ale mam też świadomość, że utrzymanie dwóch klubów zawodowych będzie bardzo trudne. Myślę, że podobnie myślą radni, gdzie Państwo na bieżąco uczestniczycie w sesjach Rady Miejskiej, gdzie wielokrotnie była właśnie dyskusja na temat finansowania sportu zawodowego, co przyznam szczerze, też nie jest czymś, co powinno dominować w polityce miasta. Sport, to co powiedziałem wcześniej, priorytetem miasta powinno być finansowanie sportu dzieci i młodzieży. Ale chcemy zrobić wszystko, aby ten sport zawodowy też w Grudziądzu funkcjonował. Dlatego przedłożyłem radnym uchwałę o możliwości poszukania inwestora strategicznego dla spółki akcyjnej Olimpia S.A. Spółki akcyjnej, którą, jak powiedziałem, w ostatnich latach tylko z budżetu miasta przepłynęło prawie ponad 23 miliony złotych i z jednej ze spółek komunalnych 4,5 miliona złotych. Chcielibyśmy, aby ta spółka dalej się rozwijała, niekoniecznie w oparciu o finanse czy pieniądze płynące tylko z budżetu miasta. Dlatego otwieramy tutaj, chcielibyśmy otworzyć nową ścieżkę, nową możliwość pozyskania inwestora strategicznego, prywatnego inwestora. Dlatego ten projekt uchwały, który będę przedstawiał radnym na najbliższej sesji Rady Miejskiej. Wcześniej już rozmawiałem na ten temat i z przewodniczącym Komisji Sportu, panem
Sławomirem Szymańskim, też i z przewodniczącymi pozostałych klubów, czyli mówię tutaj o Róży Lewandowskiej, jak i o Tomaszu Smolarku. Komisja Sportu zbiera się w dniu jutrzejszym, będzie też debatować na temat tej projektu, tej uchwały. Ja mogę odnieść się do samego pomysłu z chęci zbycia akcji przez miasto, gminę Grudziądz w wymiarze określonym. Nie mogę odnieść się do szczegółów takiej transakcji. Nie miałem okazji jeszcze zapoznać się z materiałami, z projektem uchwały, z warunkami transakcji, kto może być potencjalnym nabywcą takich akcji, w jakim wymiarze, kto będzie wyłaniał ewentualnego oferenta. Czy będzie to komisja, z kogo złożona, bo oczywiście musimy mieć na względzie rzecz najważniejszą, bo sztuką zbycia akcji, jeżeli ewentualnie ktoś taki się znajdzie, a szanse uważam na ten moment nie rokują i nie są zbyt duże, proponować można podmiotom, ale trzeba też dobrze ten podmiot zweryfikować, co dalej z takim klubem będzie, co ewentualny nabywca chce w perspektywie czasu, lat, z tym klubem zrobić, żeby nie doprowadzić do tego, że znajdzie się źle zweryfikowany ewentualny oferent i ten klub w cudzysłowie uśmierci po krótkim okresie czasu. Mam nadzieję, że taka firma, taki podmiot, który się zgłosi, będzie miał jakby zacne cele związane ze spółką, będzie chciał kontynuować zapisy statutowe spółki, które są też ważne, bo też, jak wspomniałem wcześniej, zaglądałem do projektu uchwały, nie miałem możliwości zapoznania się z warunkami takiej transakcji, czy one są zgodne ze statutem spółki. Jeden z punktów mówi, że nabywca ewentualny, który mógłby się znaleźć, musi kontynuować działalność w Grudziądzu, czyli jakby nie ma zagrożenia z tym związanego, że może ktoś przenieść klub do innego miasta. Są to też przepisy, które definiuje PZPN i nie wolno sobie migrować swobodnie w obszarze lig zawodowych. Także no musimy nad tym tematem się pochylić. Warto byłoby też skonsultować to z kibicami, przynajmniej z ich przedstawicielami, bo to oni tworzyli historię tego klubu i to oni rozwijali również poprzez swój doping zasięg markę tego klubu. Jeżeli chodzi o to, co może dać miastu, tak, i co daje miastu sport, oczywiście zawodowy, oczywiście środki, które pan prezydent wspomniał, są dużymi środkami, które pochłonął sport zawodowy. Aczkolwiek też musimy pomyśleć o aspekcie marketingowym, tak, bo dziś jesteśmy jedynym klubem piłkarskim na szczeblu centralnym w województwie kujawsko-pomorskim. Wcześniej przez wiele lat spoglądaliśmy z zazdrością przy starym podziale województw, choćby na miasta takie jak Bydgoszcz, Toruń, Włocławek. Dziś żadne z tych miast nie posiada klubu zawodowego na poziomie centralnym i to jest jakby aspekt wymierny promocji miasta i trzeba też spojrzeć w historię tego klubu, tak? Bo sięga lat 20. poprzedniego wieku i mimo to, że spółka została ze względów proceduralnych zawiązana w 2013 roku, kontynuuje tradycję i uważam, że kibice podpisują się pod tą datą, a nie pod datą stworzenia spółki. Nie kibicują spółce, tylko kibicują GKS Olimpia Grudziądz, który jest w małym procencie udziałowcem w spółce akcyjnej Olimpia S.A. No trzeba też wiele aspektów rozważyć, ale sam pomysł zbycia akcji uważam, że jest to jakieś rozwiązanie, jest alternatywą dla tego klubu, czy to spółki Olimpia Grudziądz, czy to spółki GKM, bo przyprowadzenie inwestora z zewnątrz zawsze daje większe możliwości, zawsze daje odciążenie dla miasta. Oczywiście ja uważam, że należałoby sobie zadać pytanie, uwolnienie możliwości takiej zbycia akcji, to jest jedno, ale drugi aspekt jest taki, co dalej ze spółką, jeżeli taki oferent się nie znajdzie na przestrzeni pół roku, roku, dwóch lat, trzech lat, czy jest to równoznaczne z tym, że trzeba będzie zakończyć działalność spółki. Finansowanie na tym etapie
w roku obrachunkowym, który będzie kończył się w czerwcu, mamy zapewnione, tak, i pula, którą przeznaczyło miasto na rok 2021, jest to wymiar 1 miliona złotych i tak był skonstruowany plan naprawczy, aby uporać się z mniejszymi możliwościami dokapitalizowania przez miasto. Zapewniony przez to mamy budżet do końca sezonu. Pytanie powstaje, co dalej. W roku 2020 miasto przeznaczyło na dokapitalizowanie na Olimpię Grudziądz 2 miliony 300 tysięcy złotych. I jest to dużo mniej niż w latach ubiegłych, o 1,5 miliona niż w roku 2019 czy w roku 2018. I uważam, że plan naprawczy, kierunek, w którym idziemy, powierzono mi zadanie ratowania spółki finansów, kiedy przychodziłem w maju 2019 roku. No, nie wyglądało to najlepiej, powiem delikatnie. Duże zobowiązania, zaciągnięte pożyczki. Udało się to wszystko zniwelować, ograniczyć koszta do minimum funkcjonowania spółki w tym planie naprawczym i dzięki temu uzyskaliśmy płynność finansową. Po raz pierwszy chyba w historii jesteśmy wypłacalni, płacimy na bieżąco i to jest jakby dobre rokowanie tej spółki, że przy ograniczonych możliwościach ze strony miasta potrafimy funkcjonować. Tak? Oczywiście odbiło się to też na wyniku sportowym. Nieszczęśliwy spadek, relegacja do ligi niższej, ale utrzymanie szczebla centralnego przede wszystkim, a potem pomyśleć o tym, żeby zawalczyć o coś więcej, ale no, musimy tu znaleźć źródło finansowania. Tu pan prezydent powiedział o sporcie młodzieżowym i chciałbym, co nas różni od spółki choćby GKM-u, tak, to różni nas to, że w naszych strukturach funkcjonuje bardzo dużo młodzieży. Tak. Ta grupa młodych adeptów liczy około 400 i to jest też duży nakład finansowy, bo dedykowane pieniądze z tytułu dokapitalizowania przez miasto nie idą tylko, chciałbym podkreślić, na zespół zawodowy, nie są kierowane tylko na zespół zawodowy, bo skrupulatnie żeśmy podliczali przy kontroli, która miała miejsce ostatnio w obszarze spółki, że koszt związany z funkcjonowaniem piłki młodzieżowej Olimpii Grudziądz to jest poziom 680 tysięcy i to nie są małe środki. Standard Akademii Piłkarskiej jest coraz wyższy. Uzyskanie certyfikatu Złotej Gwiazdki jest to fajną nobilitacją, ale trzeba też spełnić określone standardy. Infrastrukturalnie jesteśmy, można powiedzieć, na granicy wydolności, bo można byłoby tych dzieci jeszcze od komputerów odciągnąć pewnie i więcej, ale te boiska, którymi dysponujemy, ta baza, no nie jest w stanie już więcej, brzydko tak to nazwę, przerobić tych dzieciaków, żeby no dać coś więcej, tak? I tu jest, mówię, szereg aspektów takich, nad którymi będziemy dyskutowali. Zostałem zaproszony na posiedzenie Komisji Sportu. Pomysł zrodził się na jednym z takich spotkań w formie online. Zdaje się, zaproponował chyba taki pomysł pan radny Tomasz Smolarek i no, ja nie uważam, jakby to miało być coś złego, tak? Propozycja zbycia akcji spółki, tylko trzeba być ostrożnym, trzeba rozważyć, kto będzie mógł nabyć takie akcje, jakie będzie miał intencje i to jest podstawa, żeby nie stracić tego, w co inwestowało miasto i co przez szereg lat przynosiło duże wartości sportowe, marketingowe, bo dziś pytając, nie wiem, potencjalnego mieszkańca Poznania czy Warszawy, z czym kojarzy mu się Grudziądz, to w Poznaniu kojarzy się z przegraną Lecha Poznań z Olimpią Grudziądz czy postraszeniem Legii Warszawa i to jest fajne, bo jesteśmy przez to rozpoznawalni. Raporty, które firma Pentagon, jeżeli chodzi o wartość marketingową, te wskaźniki są bardzo duże, czyli promocji miasta poprzez sport i uważam, że to nie są pieniądze zmarnowane. Ktoś by mógł powiedzieć, że wpompowano mnóstwo pieniędzy i poszło to na marne. Tak? Proszę spojrzeć na to przez aspekt właśnie tych młodych ludzi, którzy uprawiają sport w obszarze Olimpii Grudziądz.
Jeszcze ta sytuacja, która dzisiaj jest inna finansowa w Olimpii, to jest wynik dużego zaangażowania miasta, panie prezesie. Po pierwsze, w roku 2019 dokapitalizowanie spółki było na poziomie rekordowym. Otóż dlatego, że spółka permanentnie miała gigantyczne zadłużenie, miała komorników, nie płaciła. Dzisiaj ta sytuacja jest zgoła odmienna. Spółka ma płynność, spółka płaci, ale tylko i wyłącznie dzięki zaangażowaniu miasta. I to warto podkreślić. Więc jeszcze raz, żeby to jasno wyartykułować. Mi bardzo zależy, żeby spółka dalej kontynuowała swoją działalność, żeby osiągała jak najlepsze wyniki sportowe, żeby miała też i płynność finansową, ale żeby to w 100% praktycznie nie opierało się na finansach miasta i spółek komunalnych, żebyśmy jednak spróbowali pozyskać inwestora strategicznego. Pytanie rodzi się następujące. Co będzie, jeżeli go nie pozyskamy? Jesteśmy realistami, bo może się zdarzyć, że nie pozyskamy. A więc to oznacza, że jeżeli chcielibyśmy, i to o tym była też mowa na Komisji Sportu, żeby spółka dalej funkcjonowała po czerwcu 2021 roku, czyli po zamknięciu roku obrotowego, no po prostu jeżeli nie pozyskamy, to są dwie drogi. Jeżeli chcemy, żeby spółka funkcjonowała, będziemy musieli znaleźć dodatkowe środki, czy to w budżecie miasta, czy w spółkach komunalnych na poziomie minimum 1,5 miliona złotych. To tyle potrzeba, aby spółka mogła dotrwać do końca bieżącego roku. Więc dajemy dzisiaj pewną, chcielibyśmy, ja bym chciał, o tym oczywiście zdecydują radni, aby dać możliwość jednak pozyskania tych środków zewnętrznych. Jeżeli się to nie uda, no to będziemy skazani na poszukiwanie tych środków w budżecie, co jest bardzo trudne, bowiem budżet jest bardzo napięty, mamy czas pandemii, mamy też bardzo rozbudowany program inwestycyjny. Mamy też bardzo, musimy pomyśleć o dofinansowaniu różnych jednostek miejskich, o regulacjach płacowych, bo takie są też oczekiwania osób zatrudnionych w jednostkach różnego typu w mieście. Więc będzie wam bardzo trudno spiąć budżet, tak jak powiedziałem, finansując na tak wysokim poziomie sport zawodowy. Nie przejdzie do historii. To znaczy przede wszystkim historia, o której tutaj jest mowa, jest kontynuowana przez inne sekcje i stowarzyszenie. To nie jest tylko piłka nożna. Mówimy tutaj o spółce. Mówimy tylko o spółce SA. Ja nie wyobrażam sobie, że spółka, w którą miasto zainwestowało w ostatnich latach prawie 30 milionów, upraszczając, tak, zostałaby postawiona w upadłość czy likwidację. No tak jak powiedziałem, chciałbym, żeby ona mogła dalej się rozwijać, mogła dalej funkcjonować, ale dajmy szansę poszukania inwestora. Jeżeli to się nie uda, no to będziemy musieli się zastanowić, co dalej, tak? Ale miasto zainwestowało w to w ostatnich latach prawie 30 milionów złotych. To są gigantyczne pieniądze, więc musimy zadbać o to, aby no zapewnić jednak dalsze funkcjonowanie. Oczywiście mówiąc o tych wszystkich tutaj problemach, o których mówił prezes, mamy tego świadomość. To nie jest łatwy proces wyłonienia inwestora, o ile oczywiście taki się znajdzie, ale jeżeli się znajdzie, no to trzeba zadbać o te wszystkie sprawy, o których wspominał prezes Asencki. Jeszcze raz powtarzam, spółka jest na permanentnej stracie, co wynika ze sposobu jej też finansowania, ze sposobu dokapitalizowania. Spółka wygenerowała w ostatnich 8 latach 20 milionów straty. Tak jak Państwo doskonale wiecie, tego typu spółki nie powinny znajdować się w portfelu miejskim. To też wielokrotnie o tym mówiło Rio, wielokrotnie o tym była dyskusja na sesjach Rady Miejskiej. Dlatego nie wyobrażam sobie, aby taka spółka ogłosiła upadłość, dlatego że byłoby to
niegospodarne działanie, niegospodarne zainwestowanie środków publicznych. Dlatego robimy wszystko i w ostatnich latach to jest szczególnie było widoczne, że uporządkowaliśmy finanse spółki, inwestując rekordowo wysokie środki w tą spółkę, wspierając ją na każdym właściwie kroku prowadzonej działalności, o czym pan prezes może chyba tutaj potwierdzić. Więc ten scenariusz, który dzisiaj budujemy, jest jeden z możliwych scenariuszy, no, wyjścia na zewnątrz. Jeżeli to się nie powiedzie, no, to będziemy szukali innych rozwiązań. Tak jak powiedziałem, nie wyobrażam sobie, żeby ta spółka ogłosiła upadłość i zaprzestała działalności. Kibicuję oczywiście drużynie. Im lepszy wynik sportowy, tym większe szanse pozyskania i sponsorów, i inwestora strategicznego. Sprawy się toczą, tak? Bo znaczy, to raczej wynikało też z niefrasobliwej działalności, z braku przygotowywanych dokumentów finansowych, też i no, myślę, że ze sposobu prowadzenia całych finansów spółki. Dzisiaj to wygląda zupełnie inaczej. Finanse spółki są prowadzone przez Grodziącki Holding Komunalny. Praktycznie wszystkie dokumenty przepływają przez Urząd Miasta. Mamy na bieżąco wpływ, mamy bieżące informacje o płatnościach ze spółki i myślę, że to jest duży komfort pracy też dla prezesa, tak? Bo tak, jakby ta część taka finansowa została w jakimś sensie przejęta przez Grodziącki Holding Komunalny. Pan prezes w dużym stopniu zajmuje się tą częścią sportową. Oczywiście stara się pozyskiwać sponsorów, ale ta cała taka otoczka prowadzenia ksiąg rachunkowych została przejęta i myślę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, bo w minionych latach wielokrotnie zmieniali się księgowi, zmieniały się biura rachunkowe, dokumenty krążyły w różnych tutaj konfiguracjach. Dzisiaj jest to zupełnie inaczej, jest to bardzo mocno uporządkowane i dzisiaj możemy też dokładnie powiedzieć, w jakiej sytuacji spółka się znajduje i też to jest jeden z warunków w ogóle negocjacji z inwestorem, tak, bo mamy tutaj wszystkie dokumenty finansowe uporządkowane. To jest kwestia zarządu, bo... Że miasto musiało przelać tam w 2019, co go pamiętam, 3 800 000, tak, żeby to w ogóle jakkolwiek mogło funkcjonować i nie upadło. Zgadza się, bo to są zaszłości, to są zaszłości. Za to, co się dzieje w spółce, odpowiada zarząd spółki, więc zarząd tutaj myślę, że prezes wypowie się, jak to wygląda z punktu widzenia rozliczenia poprzednich zarządów, a może tak. Ja może tak... pierw wspomnę, przytoczę fakt, który podkreślił, wyartykułował pan prezydent, że miasto uratowało jakoby spółkę w roku 2019, dokapitalizowując spółkę rekordową kwotą. Ja funkcjonuję od połowy roku 2019 i moim zadaniem było uporządkowanie finansów spółki, utrzymanie poziomu sportowego na szczeblu centralnym i to była rzecz jakby nadrzędna i chciałbym pokazać skalę, tak, bo cofając się w raportach, w bilansach, w rachunkach przepływu zysku i strat, spółka średnio generowała wcześniej stratę kwartalną na poziomie 900 kilku tysięcy złotych. Dziś w nowej rzeczywistości funkcjonujemy na poziomie około 200 tysięcy złotych i to pokazuje skalę, tak, generowanie straty bilansowej w latach ubiegłych na poziomie 3 800 000 przy normalnym takim 12-miesięcznym roku obrachunkowym. Dziś idziemy w kierunku straty na poziomie 1 000 000 zł. Rok obrachunkowy będzie zamknięty w czerwcu. To pokazuje, że miasto wspólnie z nami, wspólnie z holdingiem, który
przygotowywał nam plany naprawcze i ratowaliśmy tą spółkę, no bo zdawaliśmy sobie sprawę, że tak dalej być nie może, że kierunek tak ogromnych pieniędzy no, nie jest dobrym kierunkiem i jest niemożliwym kierunkiem, dlatego wprowadziliśmy wszelkie możliwe oszczędności. Oczywiście odbija się to na jakości naszej pracy, odbija się to na tym, że choćby nasze social media czy inne formy naszej działalności są na dużo słabszym poziomie niż wcześniej, ale trzeba sobie było postawić pytanie, co jest ważniejsze, czy doprowadzić do bankructwa i upadłości spółki, czy funkcjonować ze skromniejszym budżetem, nauczyć się oszczędności i starać się w tej rzeczywistości funkcjonować. Jeżeli chodzi o to, czy został ktoś rozliczony za poprzednie funkcjonowanie na wyższym poziomie finansowym, to była jedna ze spraw, która toczyła się w prokuraturze, została umorzona i nic szczególnego nie udowodniono. I na chwilę obecną ta sprawa jest jakby zamknięta. Myślę, że należy skupić się nad tym, co przed nami, jaki obrać kierunek, choćby z szukaniem inwestora, choćby z szukaniem, jak nie inwestora, to sponsora tytularnego czy strategicznego. Nie byliśmy na tyle uprzywilejowani, choćby nawet spółka druga sportowa GKM zawsze miała ten, można powiedzieć, przywilej i lepsze przebicie, gdzie funkcjonowała oprócz środków z dokapitalizowania, też uzyskując sponsora tytularnego. Nie będę wymieniał z nazw firm, które funkcjonowały wcześniej. My do tego pułapu nie doszliśmy i trzeba pracować w tym kierunku, tak? I jest to jakby dwutorowe rozwiązanie. Rzeczywistość i perspektywa, która nam została do zamknięcia roku obrachunkowego, zamknięcia sezonu, to po pierwsze utrzymanie poziomu sportowego, no bo to jest najważniejsze. Póki co drużyna rokuje i zdobywa regularnie punkty i rokuje to, że utrzymamy się na poziomie centralnym, chociaż to jest sport i nigdy nie wiadomo, ale no musimy też jakby ten czas wykorzystać jak najlepiej, tak? Przez wynik sportowy, przez pokazanie transparentnych dokumentów, przepływów finansowych, że nie ma tu przysłowiowych zakopanych trupów gdzieś tam pod dywanem czy w szafie, jak to się potocznie mówi. Ja jako prezes zarządu, jako osoba kierująca jednostką, nie mam się czego wstydzić. W każdej chwili każdy może przeprowadzić audyt i te dokumenty pokażą, że miasto doprowadziło do takiego stanu, że ta transparentność jest. Ma na bieżąco wgląd poprzez holding, który ma swoją siedzibę w Urzędzie Miasta. Wszystko funkcjonuje teraz na poziomie takim, który jest transparentny, jeszcze raz podkreślam, i prawidłowy. Ale to jest kwestia otwarta, dlatego że to jest, ta uchwała daje pewną możliwość, tak? Więc tutaj to jest otwarcie pewnej ścieżki, ale co do szczegółów, no to zobaczymy, jakie będzie zainteresowanie, czy w ogóle będzie zainteresowanie. I wtedy możemy mówić tutaj o szczegółach, więc to jeszcze myślę, że dzisiaj jest za przedwczesne. Przedwczesne pytanie. Na pewno musimy zadbać o wszystkie sprawy, o których mówił prezes Sasencki, aby to była transakcja transparentna, aby potencjalny inwestor rzeczywiście był tym inwestorem sprawdzonym, a no, doświadczenia są różne, tak? Bo tego typu transakcje były przeprowadzane w innych miastach i wiemy, że różnie to funkcjonuje, więc długa droga przed nami. Niemniej jest to jakaś jedna z możliwości.